Kolejny weekend wielkiego ścigania w Rock Cup Poland to rywalizacja na torze Poznań w Przeźmirowie. Po raz drugi w tym sezonie zespoły, kierowcy i rodzice pojawili się na tej arenie. Na starcie ponad 90 kierowców w różnym wieku, czekających na walkę o punkty do klasyfikacji generalnej. Baby Rock. W tej kategorii na torze pojawiło się 19 zawodników i od początku weekendu świetnymi czasami popisywał się Kajetan Gawron. W kwalifikacjach do 9 rundy Rock Cup Poland zawodnik TTSK K-Team Tarnów zajął drugie miejsce, ustępując jedynie liderowi klasyfikacji generalnej Julianowi Śmiechowskiemu. Trzeci czas uzyskał Kacper Wojdyła, który przed tą rundą zajmował odległe 12 miejsce w generalce. Już na pierwszym zakręcie Kacper wyprzedza Kajetana i przez kolejne kółka siedzi na zderzaku Śmiechowskiego. Do decydującego w tym wyścigu ataku dochodzi w połowie czwartego okrążenia. Wtedy to Wojdyła objął prowadzenie, którego nie oddał już do mety. Choć Śmiechowski nie ustępował mu w tej rywalizacji ani na krok. Pierwsza piątka tego wyścigu jechała na tyle blisko siebie, że Kajetan Gawron też próbował wyprzedzić Juliana, jednak ta sztuka mu się nie udała. Ostatecznie na mecie oglądaliśmy sukces Wojdyły, za jego plecami finiszowali Śmiechowski i Gawron. Drugi finał to potwierdzenie świetnej formy w tym dniu Kacpra Wojdyły. Podczas 9 okrążeń nie dał się on wyprzedzić ani Julianowi Śmiechowskiemu, ani innemu kierowcy w tej stawce. O pechu może mówić Kajetan Gawron, który jadąc na drugim miejscu, na piątym okrążeniu stracił pozycję i spadł aż na 9 miejsce. Na mecie Wojdyła miał ponad 1,5 sekundy przewagi nad drugim Mikołajem Kanią, na trzeciej pozycji dojechał Szymon Marut. Ze świetnej strony w obu finałach pokazał się Igor Borowski, który zarówno w pierwszym, jak i w drugim finale dojechał na miejscu czwartym. Runda dla Wojdyły 75 punktów, drugi Mikołaj Kania punktów 53, a trzeci Julian Śmiechowski 42 oczka. Mini Rock. Zacięta rywalizacja w tej kategorii wchodzi w fazę kulminacyjną. Co prawda o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej walczy dwóch zawodników, Marcel Kuc i Jakub Szableski, to rywalizacja o kolejne miejsca nie jest mniej interesująca. W kwalifikacjach najszybszy był Karol Pasiewicz, który praktycznie zapomniał o tym, co wydarzyło się w Starym Kisielinie. Drugi najlepszy czas należał do Wiktora Leśkiewicza, a trzeci był Marcel Kuc. Tuż po starcie na prowadzenie wychodzi Kuc, a za jego plecami pojawił się Mateusz Lenart, choć Pasiewicz bardzo szybko odzyskał jedną pozycję i wskoczył na drugie miejsce. Tuż przed prostą start mety po pierwszym okrążeniu Karol przypuszcza atak i obejmuje prowadzenie. Bardzo dużo działo się na całym dystansie tego wyścigu, a w trakcie jego trwania na prowadzeniu było 5 zawodników. Najważniejsze jednak jest to, kto jako pierwszy przekroczył linię mety, a tym zawodnikiem był Karol Pasiewicz. Łodzianin atak na liderującego wówczas Kubę Szablewskiego przypuścił na starcie ostatniego okrążenia. W tym samym momencie próbował ataku Marcel Kuc, ale była to próba na tyle nieudana, że stracił pozycję i ukończył bieg na 7 miejscu. Drugi Szablewski, a trzeci dojeżdża Lenart. Drugi finał to świetny start Pasiewicza, który prowadzi od początku aż do przedostatniego okrążenia. Dobry początek wyścigu zaliczył też Lenart, który wyprzedził Szablewskiego i długo jechał na pozycji drugiej. Najgorzej poszło Kucowi, który spadł aż na 5 pozycję, ale od tego momentu zaczął mozolnie odrabiać straty. Na trzecim okrążeniu był już czwarty, po kolejnych 4 był trzeci. Na 8 okrążeniu objął prowadzenie. Pierwsza czwórka, czyli Kuc, Pasiewicz, Lenart i Szablewski, jechała zderzak w zderzak bardzo równym tempem. Na ostatnim okrążeniu jeszcze nieudany atak Szablewskiego na Lenarta i drugi finał kończy się wygraną Kuca przed Pasiewiczem i Lenartem. Runda dla Pasiewicza. 65 punktów, drugi Kuc 59 punktów, a trzeci Lenart 48 oczek. Junior Rock. W Junior Rocku byliśmy świadkami fantastycznej zaciętej walki o zwycięstwo Szymona Urbaniaka z Gustasem Grinbergasem. Kwalifikacje dla Litwina. Pierwszy wyścig również dla niego, a dodatkowo wygrywa z przewagą ponad 1 sekundy. Szymon, nie do końca zadowolony ze swojego startu, szczególnie początku wyścigu, gdy stracił sporo dystansu, zapowiadał rewanż w finale. Drugi finał to genialny pojedynek obu zawodników. Praktycznie tylko oni liczą się w walce o zwycięstwo. Przez większość wyścigu jadą bardzo blisko siebie, w bezpośrednim kontakcie zderzaków. Na początku 9 okrążenia Urbaniak dostaje ostrzeżenie od sędziów i niemal w tej samej chwili przypuszcza atak na Grinbergasa. Wyprzedza go na pierwszym zakręcie toru i mądrze broni się do końca wyścigu, dzięki czemu wygrywa ten bieg i całą rundę. Na trzecim miejscu dojeżdża Zając. Runda dla Urbaniaka 70 punktów, drugi Grinbergas 65 punktów, a trzeci Zając punktów 41.
Rok GP15. Generalnie to opis rywalizacji w tej kategorii można zakończyć na jednym nazwisku – Lejko. W Starym Kieślinie Igor jechał z dodatkową wagą, plus 15 kg, dlatego był tylko nieznacznie szybszy od rywali, ale w Poznaniu jechał już z nominalną wagą, stąd przewaga na mecie nad drugim zawodnikiem wyniosła 10 sekund w pierwszym finale, a w drugim 13 sekund. 75 punktów dla Lejki, drugi Prokszakopen 60 punktów, a trzeci Dębiński 48 oczek. Rok GP25. W najstarszej kategorii działo się bardzo dużo w miniony weekend, nie zawsze po myśli faworytów. W kwalifikacjach najlepszy okazał się Ariel Piotrowski, który był bardzo zadowolony z takiego rozstrzygnięcia. Akurat tak się dosyć udało, bo walczę cały czas jeszcze od Zielonej Góry z żebrami, z bólem żebr. Trochę środków przeciwbólowych. No i jakoś to poszło, bo treningu w ogóle się nie dało jechać. Wczoraj było fajnie, bo padało, myślałem, że dzisiaj popada, ale no, dało się ujechać coś. No. Tym bardziej, że w pierwszym finale udało mu się dojechać na pozycji drugiej, a uległ tylko fantastycznie jadącemu Marcelowi Prokszakopenowi. O trzecie miejsce trwała bardzo zacięta walka pomiędzy Tomaszem Grycem i Adrianem Marcinkiewiczem. Pomimo zaciekłych ataków Marcinkiewicza, trzeci dojeżdża Gryc. Już na pierwszym okrążeniu swój start zakończył Daniel Zając. Niestety dla lidera klasyfikacji generalnej i drugi finał nie był szczęśliwy. Tym razem udało mu się przejechać tylko 5 okrążeń. Niezagrożony wygrał Marcel Prokszakopen, który nad drugim Piotrowskim miał ponad 6 sekund przewagi na mecie. Trzeci dojechał Marcinkiewicz, który bardzo ambitnie walczył z Piotrowskim, ale tego dnia nie mógł zrobić nic więcej. Runda dla Marcela 75 punktów, drugi Piotrowski 60 punktów, a trzeci Marcinkiewicz punktów 45. Po bardzo emocjonujących wyścigach 9 rundy Rock Cup Poland możemy być pewni, że choć do końca rywalizacji w serii jest coraz bliżej, to emocje będą już tylko rosły. Nadal nie wszystko wiadomo, nie wszystkie kategorie są rozstrzygnięte, a to tylko dobrze dla kibiców, bo walki na torze na pewno nie zabraknie.